Hej, 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 słyszycie mnie? Hej, jak tam, co tam? Piątek, piątunio, piąteczek, zaczynamy. Lejweczek. No chodź, 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 zahaczył mnie. No nie tak! O! I on teraz będzie myślał, że ja go chcę wysadzić. I będzie uciekał, albo będzie mnie gonił, albo się do mnie zbliżał. A ja go nie chcę wysadzić, ja tak trolluję ludzi. Woo! Że oni myślą, że ja ich chcę wysadzić, a po prostu ich nie wysadzam, tylko sobie idę gdzieś indziej. A oni często jest tak, że jadą gdzieś samochodem albo uciekają i nie wiedzą, co mają zrobić, bo myślą, że za chwilę nacisnę G i ich wszystkich wybuchnę. To jest mega, mega śmieszne. No. Słuchajcie, przypominam, dla osób, które dopiero wbiły na live'a, przypominam, że dzisiaj jest spotkanie lowriderów w GTA Online. Osoby, które chcą po prostu tych... do tego spotkania dołączyć, muszą dołączyć do ekipy Toster. Dzięki czemu będą mogli wbić do mojej sesji i będziemy mogli razem się spotkać. Mam wspaniałą obstawę, naprawdę to są gracze z najwyższej półki. Z nimi każda misja się powiedzie, obiecuję wam, więc pójdzie naprawdę szybko i szybciutko zdobędę kasiory pełno. Całe wory. Takie wory 120-litrowe na śmieci, jak czasem wasza mama kupuje, aby po was posprzątać. Kiedy nowy odcinek z GTA 3? Nie wiem, czy zauważyłeś, ale GTA 3 już skończyłem. Dzisiaj wypełniałem sobie na stronie internetowej, tutaj w grze GTA Online, ankietę jakąś tam. One się pojawiły, nie wiem, czy one były wcześniej, bo jakoś nie zwracałem na to uwagi. Ale sobie jadłem właśnie przed live'em kanapki i tak sobie zerknąłem do tego internetu tutaj. I było tam pytanie, co zrobisz, gdy zabierasz prostytutkę do samochodu. I były tam odpowiedzi, że chowasz portfel pod siedzenie tak, aby prostytutka cię nie wyrelowała. Ustawiasz jakąś klimatyczną muzyczkę, żeby było nastrojowo. Z dziwką, no nie? Lel. I coś tam jeszcze było, takiego, wiecie... pasującego do sytuacji, a na końcu odpowiedź: wszystkie powyższe są prawidłowe. I wiecie, co jest najlepsze? Ustawiłem tą, znaczy tak, zrobiłem tą ankietę w ten sposób, w sposób odpowiedzialnego kierowcy, czyli tam było, że na znaku stop się zatrzymuję, że przepuszczam po prostu kierowcę po mojej prawej i tak dalej. I wykonałem tą ankietę tak, wiecie, dobrze, no nie? I okazało się, że jestem, i tam był taki podpis, że jestem frajerem, że nie mam prawa jeździć po Los Santos i tak dalej. A wypełniłem tak na maksa źle, że na skrzyżowaniu ja zawsze mam pierwszeństwo, że ja jestem najlepszy, że jak stoję w korku samochodowym, to wysadzam wszystkie samochody gdzieś tam, które są przede mną. No i tak to wypełniłem i było congratulations, wykonałeś poprawnie ankietę i coś tam wygrałeś, nie wiem. To jest właśnie GTA. Oh man. Ta? Jak wam się podobają leginsy na tyłku mojej Asuki? Bombowa pierdziawa, co? Asuka jest rybą, tak. Ona ma taką dosyć też rybią twarz, co? Ej, u mnie w pracy jest człowiek. A właściwie jak dojeżdżałem do szkoły, to często go widziałem w autobusie. I on mi przypominał rybę i to jest człowiek ryba. Ja teraz widzę go po prostu w pracy. Człowiek ryba. On ma takie wąsy jak u morsa. Ja się z niego nie śmieję teraz, no nie? To nie o to chodzi, ale naprawdę wygląda jak ryba. I ma taką specyficzną twarz. To jest człowiek ryba. Żeby nie było. Ja z siebie też się śmieję. Ja na przykład... ze mnie się ogólnie śmieją koledzy, że jestem imigrantem, bo mam taki troszeczkę ciapowatą karnację. To mnie wkurza, jak nie wiem, ale dobra. Dobra. A, co? Zniszczyłem go? Cholera. Dobra. Co my tu jeszcze mieliśmy do roboty? Spoiler. A, ile to kosztuje? O, to akurat jest dosyć tanie. Ten mi się podoba. Klapa. A, możemy sobie usunąć plakietki. Why not? Lakierowanie, dodatkowy kolor, ekipa. Ohohoho! Foteliki można sobie pomalować. Damn. Dam na biało może. Albo na czerwono, to będzie pasowało. Albo po prostu takie kremowe.
Nie, dodam kremowe. Kurde, teraz to będzie zajebiście. Kolor wykończenia. Aha, to już sobie wybrałem. Spoiler mamy. Czy ja tu wszystko mam? Ile to kosztuje? Nie, tego nie kupuję, to za drogie. Szkoda kasiory. Mam już takie malowanie, niech sobie zostanie. Klapa, to mieliśmy. Skrzynia biegów. Rajdowa. No nie dużo to daje, ale dobra. 8 tysięcy to nie majątek. Bagażnik. Oh yeah! Oh yeah! Co by tu dać? Ostatnie, co? Z neonami, yeah. Turbo. 30 tysięcy. O kurde, to sporo da. Koła. Właśnie, koła. Rodzaj kół. Originals. Chcę zobaczyć, jak te wyglądają. Naprawdę. Biorę je. Dobra. Projekty. Opon. O kurde, co to jest? Biorę. Ulepszenie opon. Kule odporne? Dobra, niech będzie. Mam jeszcze kasy, kupę. I damy sobie czerwony dym. Dobra. Szyby. Limuzynowe. Ja wiem, czy limuzynowe. Ej, zobaczcie na to. Nie? Tak dużo fajnie... Dużo fajniej w środku widać wszystko. A szyby tak przyciemnią i nie do końca to wszystko widać. Na razie zostawię zwykłe szyby. O, niech sobie będą takie. No i tyle. O, pancerz. Tu już nic nie mogę. Sprawdzę, czy jeszcze coś mi się odblokowało. Jest git. Nadwozie. Anteny, dodatki. Nie, tu chyba wszystko już... Zobaczcie na to, jak się fajnie podnosi. Zajebiste to jest. A, tak, to już chyba wszystko robiłem w ramach odcinku. W ramach odcinka. A, silnik. To już też mamy załatwione. Właściwie lewy pisze mi tutaj, abym dał jedno takie przyciemnienie troszeczkę. Pierwszego poziomu, powiedzmy. O, takie leciutkie, jest git. I tak mam głośniki neonowe, więc je będzie fajnie widać. Okej, okay, git. Jest zlot Lowrideru, słuchajcie. To jest to. Komuś drzwi odpadły. Zobaczcie, jak wygląda poskakujący van. Ja dziękuję. Okej. Okay. Pierdolnij basen. Nieźle. Dobra, zrobimy inaczej, bo tu jest za mało miejsca, widzę. Pojedziemy sobie w jakieś inne miejsce, na jakiś parking albo coś. Myk, myk. Wszyscy jadą? Chyba jadą. O kurde. To się nazywa meeting. Idziemy tu pojechać. Tu chyba niedaleko jest jakiś parking. Pojedziemy sobie może... O, tutaj jest fajnie duży parking. Zobaczcie na to. Woo! Yeah! Kurde, co tu się dzieje? Dobra, tu mamy fajny parking. I tu się skitramy. No yeah! Zobaczcie na to! O kurde! Oj, nie zderzamy się! To nie są derby! Czekajcie, tutaj sobie troszeczkę hydraulikę podkręcę. Okej. Okay. Ej, no czemu się obniża? To nie fajnie. Wszyscy sobie tymi pilocikami się tu bawią. O, zobaczcie na to, zajebioza. Wszyscy w kółko, może się ustawimy, będzie fajnie. Dobra, weźmy sobie...
drzwi. Weźmy sobie maskę. Myk i opcje sterowania, silnik, myk, światła, myk, myk. Okej. Okay. Radio bym wam włączył, ale później z YouTube'a ten filmik zniknie. Bagażnik. Auć! Bo zginę zaraz! Kurde, jak to wygląda. Dobra, obejrzyjmy sobie te wszystkie pojazdy może. Tutaj mamy... A, to jest ten, też go chciałem zrobić. Tutaj można sobie usunąć te na górze elementy i zrobić z tego jakby szybę. A, zobaczcie jakie szerokie nadkoła. Pergi, fajne. Tutaj siedzenia w panterkę. O, silnikor, taki sam ja mam. A, ten zajebiście wygląda, zobaczcie. Jakie głośniki. Podoba mi się. Tylko te takie wystające co się nie do końca, chociaż ja wiem. Dobra, następny. Ten van jest bardzo ciekawy. On ma zajebiście dużo głośników w środku i odsuwane drzwi, zajebiście. Zobaczcie, wow. Jak to wygląda? I to jest zajebioza, naprawdę. Jeszcze taki nocny klimat, co nie? Auć! Oberwałem od kogoś. Jaki wielki silnik, kurde. Właśnie, chciałbym, widzę, że mało popularny jest samochód. Pokażę wam, który. A nie, jest tutaj, stoi ten, to jest właśnie ten. O tego mi chodzi, tego bym chciał sobie przerobić. I też można go fajnie zrobić. Zobaczcie, jaki cwaniaczek. Zimny łokieć. Otwiera sobie maskę z tyłu. Kurde. Fajne to auto jest. Ale najbardziej chyba wypasione jest to najdroższe. A chyba to jest to auto, no. To ono posiada dużo modyfikacji, dużo ciekawych. Zobaczcie nawet, co twórcy, co Rockstar tutaj zawarł w tej grze. Bo pamiętamy na przykład z GTA San Andreas albo GTA 4, że te światła tak śmiesznie prześwitywały. A tutaj mamy te, jakby to nazwać, szczebelki. I jak podchodzimy do auta, to z góry już tego światła nie widać, więc ono świeci całkowicie w 100% do przodu. To jest zajebiste. Przyciemnione szyby, chyba limuzynowe. Czerwone głośniki. Hydraulika. W środku czerwone wykończenie ładne. A tu mamy niebieskie wykończenie. No i moje auto z tymi felgami. Ja właściwie nie zwróciłem uwagi, jak te felgi się obracają. Ale moje auto też mi się bardzo podoba. Chociaż niektórzy mają tutaj ładniej stuningowane samochody, muszę przyznać to bez bicia. O, jest sporo, sporo osób. Skaczemy! Woo! Ops, ops. Niestety w moim aucie popsuła się maska, ale nie szkodzi. Yeah, yeah. Kurde. Jak to wygląda, to jest niesamowite. No co Rockstar odpieprzył, to jest... To jest coś niesamowitego. Teraz poskaczemy dopiero. Komuś też tam maska odpadła. Bez maski wygląda lepiej. No fajnie wygląda, w sumie mogę ją usunąć standardowo. Yeah. Dobra, skoczy. Yeah, yeah. Demolka! Woo! No to zaczynamy demolkę. Kurde, ja miałem amunicji. Wygram. O o. Woo! Woo! Ekstra. Yeah. O nie! 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 O nie!
Jest, wygrywam! Woo! Oh shit! Woohoo! Nie, oh! Fuck! Fuck! I po zlocie! Dokładnie! O kurde! Niszczymy auta! Yeah! Ouu, obrywamy! Uuu, kogoś tam! Uuu! Kurde! Widzieliście to? Nieźle. Łooo! Nie zauważyłem go! Już nie mogę nic zrobić! Kurde, no! Spadł was! Strzelają! Zabiją mnie zaraz. O nie! Mogłem się rozwalić. O kurde, co się dzieje? Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tym live'ie, że osoby... Dziękuję szczególnie osobom, które były od początku do końca. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i że będziecie do mnie przychodzić na mój kanał YouTube'owy, gdzie jutro pojawią się nowe odcinki. No i cóż. Życzę wam miłego popołudnia, właściwie miłego wieczoru, miłej nocy, miłych snów. Czy nie wiem, co tam będziecie robić. Cieszcie się weekendem i spędźcie go najlepiej, jak możecie. Na razie. Pa, pa.